wybuch pocisku nuklearnego w Berlinie. Naukowcy oszacowali, jakie byłyby tego skutki. W badaniu z 2020 roku organizacja ekologiczna Greenpeace oszacowała, jakie byłyby skutki ataku nuklearnego na Niemcy. Zrobiono to na przykładzie dwóch miast, Berlina i Frankfurtu. Założono, że 20-kilotonowa bomba wybuchłaby bezpośrednio przed budynkiem parlamentu w Berlinie. Wszystko w promieniu 260 metrów zostałoby zniszczone. W miejscu eksplozji zginęłoby co najmniej 1000 osób. W promieniu 590 metrów budynki zostałyby poważnie uszkodzone, a zginęliby prawie wszyscy ludzie, około 4,5 tysiąca osób. W dalszej odległości od miejsca wybuchu, do około 1,5 kilometra, osoby przebywające na otwartej przestrzeni otrzymywałyby śmiertelną dawkę promieniowania, a fala uderzeniowa i wysoka temperatura byłyby również przyczyną wielu zgonów. Szacuje się, że liczba ofiar śmiertelnych wyniosłaby około 20 tysięcy. W dalszym promieniu, do około 2 km, ludzie doznaliby ciężkich poparzeń. Szacuje się, że byłoby to około 50 tysięcy osób. Według obliczeń dla opisanego przypadku zakłada się, że w bezpośrednim wyniku eksplozji zginęłoby około 27 tysięcy osób, a ponad 70 tysięcy zostałoby rannych. Daleko idących konsekwencji można się spodziewać w wyniku opadu, w którym spadłby skażony radioaktywnie materiał. Oprócz dziesiątek tysięcy osób mieszkających w mniejszej odległości od miejsca eksplozji, chorobą popromienną zostałoby dotkniętych ponad 600 tysięcy żyjących na obszarze do 100 km. W badaniu przyjęto, że w wyniku opadu radioaktywnego zmarłoby 120 tysięcy osób, a kolejne 50 tysięcy na skutek nowotworów wywołanych skażeniem.